Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym CROXY otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. Witam was bardzo serdecznie na dzisiejszym odcinku z GeForce Skin. Zaczynamy sobie skrzynką 10% na bitewce. 10% luksury, oczywiście skrzyneczka. Liczymy tutaj na jak najlepsze itemy, na które oczywiście mamy 10%, jak to nazwa skrzynki nam wskazuje. Zobaczymy, czy uda nam się wygrać. Oczywiście, jak chcesz mieć szansę wygrać skina, no to sub z dzwonem, gościu, łapa w górę pod filmem. Komentarzyk napisz na Discorda, dążnej już oczywiście kodu CROXY. GeForce Skin jak oczywiście osobą pełnoletnią jesteś, logujesz z linku z opisu, bądź klikasz oczywiście kod promocyjny i tutaj chodzi CROXY, przez dwa jak sobie wpisujesz, możesz sobie oczywiście konto załadować, dostaniesz 5% więcej wtedy z kodzikiem, no i oczywiście skrzyneczka na start za free dla nowych użytkowników, no i kodu możesz oczywiście używać sobie do woli i za każdym razem jak chcesz sobie płacić, no to możesz sobie 5% więcej zyskać. No ta bitwa, no tak, no nie po naszej myśli poszła, jak bitwy nie po naszej myśli, no to idziemy na skrzyneczki widzów, dlatego zobaczymy oczywiście, co tam ugotowaliście w tych skrzynkach. Mamy skrzyneczkę CROXY 20%, no takie skrzyneczki, no to są skrzyneczki, które ja sobie lubię zakręcić, 770 zł za 5 takich otwarć, ta WUK kosztuje 700, a ta 6, okej, mamy tylko jedną, no powiem tak, no słabiutko, tak, liczymy tutaj oczywiście na dwie AWUKi w jednym otwarciu, no to wtedy wychodzimy na plus, ale tutaj ojejku, tragiczne otwarcie, niestety żadnej właśnie AWUKi, która nas interesuje, same Safari Mesh'e, mamy jedną i czy będzie druga, no jest tylko jedna, więc to jest dalej minus, no już ciut mniejszy, tak, bo tylko stówka, znaczy tylko albo aż, no wydajemy 700, więc no, biorąc pod uwagę skalę, że tak powiem, ile wydaje na tę skrzynkę, no to no jest to spory minus jednak mimo wszystko. Zobaczmy, czy będzie otwarcie w końcu, gdzie będą dwie AWP naraz, no jest takie otwarcie, więc mamy tutaj dwie AWP Containment Breed za 1300 i ostatnie otwarcie, zobaczmy, czy będą dwie, jeżeli będą dwie, będzie zajebiście, a są nawet trzy i to jest koło dwóch koła, myślę, 1900 zł, no właśnie, no tak jak powiedziałem, tak się dzieje, fenomenalnie, CROXY best. Zobaczmy tutaj skrzyneczkę, no mamy tutaj same skiny Hyper Beast, jak oczywiście sama nazwa mówi, 766 za 5 takich, zobaczmy, otwórzmy sobie. Generalnie jak chcesz zrobić skrzyneczkę, no to zapraszam się na GeForce Skin, sam możesz skrzyneczkę dla boja zrobić, no i postaram się ją otworzyć, tak, zobaczymy, co nam tutaj ta skrzynka zaoferuje. No mamy 3 AWP-y, to jest najlepszy item, chyba 500 zł, ale wychodzimy na minus. Co to jest, przepraszam bardzo, najdroższe? Aha, w stat tracku ten 5-7 chyba, tak? Mamy tutaj CROXY Top plus skin, tak się nazywa skrzynka, więc zobaczmy, co tu mamy. No mamy Huntsmana, na którego jest 0,5%, 600 za 5 takich otwarć, zobaczmy, 23% na te uspika, znaczy nie uspika, tylko tego, Glocka, 343, no jest otwarcie na minus, próbujemy dalej, mamy 5% na Neon Ridera, mamy również tę Asimówkę, na którym jest 1%, no jak tutaj, jestem ciekaw, jaka to będzie wartość, no niestety jest to klasycznie minus, ale zobaczmy, może teraz będzie otwarcie, które nam jakkolwiek tutaj rzuci, no mamy Neon Ridera, a ten Neon Rider sam kosztuje 200 zł, jest to w końcu otwarcie na plus, stówka, niecała na plus, no tak z 80-90 zł, no i zobaczmy tutaj, no ta awka Asimów, no mogłaby zlecieć, cieszyłbym się bardzo, ale jest kolejne otwarcie na plus, więc o to chodzi, no to może jakaś koska teraz na sam koniec, no mamy 3 Glocki na sam koniec, dobra, to ewidentnie przedobrzyłem trochę, no ale zobaczmy sobie następną skrzynkę, CROXY CS2 Wiz, zobaczmy, co my tu mamy, 20% na Gutnefa, okej, jak dajecie w ogóle skrzynki procentowe, to weźcie może w nazwach, dawajcie ile po prostu jest procent na te top skiny, bo wtedy będzie mi łatwiej, bo ja czasem często po prostu patrzę na nazwy skrzynek i jak mam ochotę sobie zakręcić powiedzmy 20% czy tam 15%, no to sobie patrzę na nazwę, mówię, okej, tutaj mamy 10%, dajmy na to, no to sobie wchodzę w taką skrzynkę, nie? A tak to, jak są poukrywane, tak, to kurczę, ciężej trochę je znaleźć, więc jak możecie, no to możecie dawać procenty po prostu w nazwach tych skrzynek, tak? Jeżeli taka skrzynka oczywiście jest, no mamy dwa noże, więc fenomenalne otwarcie, 20% jest to tysiaczek. Ok, spróbujmy jeszcze raz, no jeżeli udało nam się dwie kosy zdobyć, jeszcze raz, no jest jedna, ale czy będzie druga, no niestety nie, zostawię sobie tą kosę, to jakiś może kontrakcik machniemy i otworzymy jeszcze raz, może to będzie otwarcie, które da nam te dwa noże naraz, jeszcze raz, nie da nam żadnego noża, więc znowu przedobrzyłem, o jedno otwarcie za dużo, ale zobaczmy jak będzie teraz, jeszcze jedno, dodamy jej ostatnią szansę i... I klasycznie, tak? No tutaj, że tak powiem, ostatnia szansa, no to jest czysta definicja, że tak powiem, tego przedsięwzięcia, tak? Ale ty! No trzy teraz naraz, no powiem tak, no.
No błędy i winy odkupione tutaj tej skrzynki fenomenalnie. Trzy kosy w jednym otwarciu. No o to właśnie chodziło. Mamy tutaj 50-50, 25, 20 tutaj mamy i mamy talona Marble Fae, no między innymi. No powiem tak, no lubię procentówki, ale takie procentówki lubię jeszcze bardziej, więc zobaczmy, jak tutaj nam pójdzie na tej skrzyni. Jest hiperbestia, a na nią 4,5%. Okej. No jakkolwiek można to zalecieć do tych lepszych skinów w tej skrzyni, no ale no jednak przychodzimy tutaj po te itemy najdroższe, czyli w tym przypadku no jakieś nosze, których jest naprawdę tutaj bardzo dużo i na które no jakieś tam procenty są, no, ale to niestety otwarcie totalnie puste. Spróbujemy jeszcze raz, 500 zł, jedno takie otwarcie. No jak spadnie jeden nóż, taki top tier z tej skrzynki, no to naprawdę już wtedy będę ukontentowany. Tak, zobaczmy dalej. 20%, przypominam, na profit w tej skrzyni. Mamy dwa razy AK Asimov. Znaczy może niekoniecznie na profit, bo tutaj no mamy skiny między innymi właśnie ta MK, Hiperbestia, mamy też tego Kałacha, więc to są skiny, które no jak możecie zobaczyć, no lecą co jakiś czas, no ale no właśnie, na profitu, no to one czysto nie dają, nie? Zobaczmy tutaj, no Kałaszek tylko 150 zł i chyba na jedną jeszcze nie stać, więc sobie zakręcę tak pojedynczo i zobaczymy, co dostajemy, pan. Na stupę 2000, no klasycznie, to by się spodziewał. No ale idziemy na kontrakty, tak? Mamy tutaj 4 noże, które oczywiście udało nam się zdobyć z tamtej skrzynki widza. Więc 2000, podpisujemy taki kontrakt i zobaczmy 1870. Nie wiem, no ja chodzę na te kontrakty, stary, z pełną jakby świadomością, że ja wyjdę na nich na minus, ale no jest taki cień szans u mnie się pojawia, że kurczę, może to jest ten moment, tak? Ta skrzynka tutaj da w końcu. No ale no zazwyczaj jest potem tylko rozczarowanie. Dobra, wrzucimy 5 takich skrzynek bilioner na sam koniec, no i zobaczmy, jak tutaj ta bitewka ugotuje, bo, no nie ukrywam, no tamta na początku, te 10% 10% luksury, no trochę się na nim zawiodłem, tak? Nie dostaliśmy tam żadnego tego topowego itemu, w sensie, no ani ja już, no i nawet licząc mojego przeciwnika, ani ja, ani on, nie dostaliśmy nic, więc tutaj w tej skrzyni bilioner mam nadzieję, że będzie inaczej. No już mamy lepsze itemy, tak, niż w tamtej bitwie, mamy 5-7a, no jest jeszcze Kałaszek, Fuel Injector, 8 stówek, no liczyłem na kafla, ale okej, no nie będę narzekał, tak, o Jezu, hydroponika. I powiem tak, jeżeli my nie dostaniemy czegoś teraz w tej skrzyni, no to jest mocny Lipton, tak? No ta hydroponika 4300 zł. Bardzo śliczny AK, ale no właśnie, no będziemy musieli niestety znowu pogodzić się z przegraną.